Każdy kraj, każda nacja chce mieć swoich reprezentantów. Niestety nie wszyscy posiadają federacje, które należą do takich struktur jak UEFA czy FIFA. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam o pewnym ciekawym meczu, który całkiem niedawno został rozegrany na włoskiej ziemi. Przed Wami mecz Watykanu z Romami, który sędziował Immobile. Zapraszam do oglądania. Watykan ma swoją reprezentację piłkarską już od kilkudziesięciu lat. Według informacji znalezionych w internecie rozegrali oni prawie 30 towarzyskich spotkań, które w większości przypadków były międzynarodowe. W pewnym momencie trenerem reprezentacji Watykanu był sam Giovanni Trapattoni. Wspominałem o tym w jednym z odcinków na kanale Tajemnic Futbolu. Dzisiaj chciałbym się skupić na pewnym meczu, który nie odbył się, gdyby nie papież Franciszek. Wszystko dzięki wezwaniu zawartym w encyklice Franciszka Fratelli Tutti. W niej Ojciec Święty nawołuje do braterstwa i przyjaźni społecznej. W związku z tym wymyślono zorganizowanie meczu piłkarskiego pomiędzy Romami a Watykanem. Jego pomysłodawcą była Światowa Organizacja Romów, która swoją siedzibę ma w Zagrzebiu. Organizatorem spotkania była Papieska Rada Kultury pod przewodnictwem jednego z kardynałów, Gianfranco Ravasiego. Goście z Chorwacji byli należycie przyjęci i ugoszczeni. W dzień przed meczem na audiencji przyjął ich sam papież Franciszek. Było to z pewnością niezapomniane wydarzenie dla przybyszów z Bałkanów. Mecz między Watykanem a Romami sędziowała włoska gwiazda piłki nożnej Ciro Immobile. Wbrew pozorom piłkarz Lazio miał pełne ręce roboty. Z poziomu trybun widowisko obserwowali m.in. Maurizio Sarri czy Marco Tardelli. Ciro musiał podyktować kilka rzutów karnych, anulował kilka bramek zdobytych z pozycji spalonej po wideoweryfikacji na smartfonie. Nawet w takim spotkaniu musiał pokazać żółte kartki. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 7-7, chociaż do przerwy Romowie prowadzili 5-1. Było to wspaniałe wydarzenie, a sam Immobile był zaszczycony możliwością sędziowania. Bardzo się cieszę, że Ojciec Święty wybrał do sędziowania właśnie mnie. Kiedy obchodziliśmy rocznicę powstania naszego klubu, papież przyjął nas w swoim domu, pobłogosławił moje dzieci. Było to wielkim zaszczytem dla mnie i dla mojej rodziny. Jak ważny był to mecz, podkreślił na sam koniec papież Franciszek. Wydarzenie, które zorganizowaliście, pokazuje, że drogą do pokojowego współistnienia jest integracja, a jej podstawą edukacja dzieci. To, że dajecie życie wielu inicjatywom sportowym mającym na celu integrację, jest znakiem nadziei. W ten sposób pokonujecie bariery i umożliwiacie spełnianie marzeń waszym dzieciom. Wszystkie dzieci mają prawo do wspólnego dorastania bez przeszkód i bez dyskryminacji. Sport jest miejscem spotkania i równości. Może budować wspólnotę poprzez mosty przyjaźni. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.